się rozpłaczę! Ja też! Zipek i wtedy tego psa przejechał pociąg i jeździł koleją, stary, jako zmielone mięso. Ej, Slice, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, który się nazywa Nie wzrusz się, challenge. Wzruszysz się, przegrywasz. I biorą w tym udział 4 osoby, czyli cały team skład i mamy 3 rundy. Zaczynaj. A, chwila. Zanim zaczniemy ten odcinek, zostawcie 10 tysięcy łapek w górę oraz 200 tysięcy subów na tym kanale. W takim razie gramy w papier, kamień, nożyce. Kto gra przeciwko komu? 3, 4. O, ja jestem naprzeciwko Zipka, a Tricus jest z Maćkiem. Panowie, zaczynaj. Witaj, witaj oponencie. Witam serdecznie. Kto zaczyna? Kto przegra w oczach? Nie. Nie, to jest 3-4. Ale wygrany co? A, decydujesz. Więc ja zaczynam i mam na ciebie taki sposób. Bitwa na oczy. Zaczniemy od tego na sam początek. Na 3-4. Jeżeli ja mrugnę, przegrałem, jeżeli ty również, ty przegrałem. Jako przegrana liczy się spuszczona łza z oka. Nieważne w jaki sposób. Możesz kogoś kopnąć w piszczel, on i tak się wzruszy. 3, 2, 1. Ja już łzawię na samym początku. Przecież ty przegrywasz w swoim challenge'u. Wiem właśnie, bo się rozpłakałem i jeszcze mrugnąłem na dodatek. O nie! Tak, teraz twoja kolej. No ja przegrałem. Jeżeli nie uda ci się wygrać, to mamy remis i musimy ponowić nasze wyzwanie. Stary, tak. Wyobraź sobie teraz, no, że jesteś na plaży. Ale ja już płaczę, co dopiero? Że jesteś na cieplutkiej plaży. Tak. Wracasz do domu i widzisz malutkie kotki. Malutkie kotki z takimi wielkimi, pięknymi oczami. Które stoją na jezdni. Boże, jak ja kotów nie lubię. Wolę psy. Gdyby to były psy... Obok kotów stoją psy. Z jeszcze większymi oczami. Brązowymi tym razem. I nagle słyszysz tylko... Jedzie samochód. Przyjechał pieski. I kotki. Wszystkie? Wszystko. Wszystko. I leżą. Wszystko rozsypane na... Nie, ja nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Ale dobrze ci idzie, serio, zaczyna mi zaczynają mi serio napływać. Tak, dobrze opowiadasz, zaczynają mi napływać, nie wiem czy to z wcześniejszego. Za słabo sobie wyobraziłeś. Tak, dawaj, dalej. No to twoja wina, to jego wina, tak. Nie, dobra, nie widzowie, chwila, po prostu sprawa jest taka, że ja przegrałem, dlatego że po pierwsze wzruszyłem się teraz, jak Zipek mi kończył opowiadać, to mi zaczęły napływać łzy do oczu po raz kolejny, więc ja tą rundę kompletnie przegrałem. Zipek, gratulacje, dziękuję bardzo, wasza kolej. Oby to było fair play, Maciek. Ty zaczynaj. A więc ja zaczynam, czy papier, kamień, nożyce może? Ty zaczynaj. No dobra. Więc słuchaj, jak to jest być youtuberem? Zajebiście. Nagrywać odcinki z Minecrafta, udawanie, że jesteście dzieckiem. To jest już host. Fajnie się czuję z tym wszystkim? No. Jezu. A nie czujesz, że udajesz coś w życiu i jakby... Tak naprawdę nie jesteś ty? Morda, czy mój rachunek bankowy udaje? Ale boliła! Jaki typ! Zakończam tą rundę, serio, ja ją kończę! W sensie, teraz jest Ernest, koniec po prostu! Dobra, Maciek, słuchaj. Pozwoliłem sobie zrobić research przed odcinkiem na twój temat. Czy kojarzysz panią Kingę? Nie. Miałeś wtedy 5 lat, chodziłeś do przedszkola, stary. Pani Kinga? Nie, miałem dziewczynę Kingę. Nie pan stary, przedszkolu. Z nim się bawi w przedszkolu. Ja tu nie mam. A, to ta Kinga. No to czytam właśnie od niej SMS-a. Maciek jest największym z***, jakiego poznałam. Tutaj jest jeszcze od pani przedszkolanki w tym samym przedszkolu. Przepraszam, nie mogę! Nazwała cię, uwaga, głupim c***. O, to nieźle, więc... A nie, to typ, z którym siedziałeś w pierdlu, sorry. Jezu, ile Maciek jeszcze masz takich rzeczy schowanych za sobą? Ja, no tutaj właśnie mam jeszcze kilka takich rzeczy. A oprócz tego, stary, pamiętasz, stary, swojego pierwszego zwierzaka? No pamiętam. Co się z nim stało? Nie mogę. No właśnie. Ale Ej! Czekaj! Pokaż oczy! Pokaż oczy! Otwórz! Jest!
jest takie jakie zaszklone. Jest zawstydzenie się, jest zawstydzenie. Ale to jest to ze śmiechu. Chłopaki. Ale to też się liczy. Ernest, tak. Ernest jest nie do pobicia w tej grze. Dwa razy rozwalił. Myślałem, że przy Claudii będzie już średnio, ale rozwalił potem zwierzakiem i koniec. Więc w takim razie teraz bitwa przegranych, czyli ja versus Maciek. O Jezus. Tylko, że w tej rundzie będzie trochę ciężej. Dlatego, że w tej rundzie musimy odegrać scenki. Ja idę się schować, a Maciek w tym czasie przygotuje najbardziej wzruszające przedstawienie na całym świecie. Na przedstawienie go masz koło 2 minut. Dobrze, więc witamy w kinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Przedstawimy dla pana historię tragicznej miłości. Dwojga ludzi, młodych ludzi, którzy stali się wzorcami romantycznych kochanków. Historia toczy się w Weronie. Weron! Miasto szczurów oraz ścieków. Ale syf. Aż szumi z tego syfu. Boże! Szumi z syfu jeszcze. Weron. Dobra. Tuż to tutaj jest balkon, na którym Juliet, moja świnka wzdycha do księżyca. Juliet! Ty! Juliet! Chodź do okna! Wyłaź! Wyłaź! Nie słyszysz? Romeo, nie bądź taki agresywny! Kwiatek ci kupiłem! Otwórz okno najpierw! Ja boję ciebie! Jak ja mam wpaść? Jesteś agresywny, znowu się nachlałeś! Co jest patologia w rodzinie u Romeo i Julii? Wzorzec kochanków! Ale chłopaki, dobrze mam idzie, bym się zaraz będzie chciał płakać ze śmiechu, a zaliczacie wtedy, serio, jest blisko. Juliet! Wysyłam ci tego buziaka. Jak ja cię kocham! Tęskniłam całą noc, o tobie myślałam! Podoba mi się, jak Maciek patrzy gdzieś w kosmos, a Juliet tu stoi obok on! O, Juliet! Niestety, nasi starzy się nie zgadzają na to, żebyśmy byli razem. Moi starzy się nie zgadzają, twoi się zgadzają, przecież co ty gadasz w ogóle? Dobra tam! Ja jestem z wyższych sfer! Gdzie ta trucizna? Gdzie jest trucizna? Dużo pieniędzy mam, możemy być szczęśliwi. Dobra, to wbijam, chodź! Fuck, to jest piękne! Ja już na tym etapie jestem w stanie powiedzieć, że przegrałem 3 razy po prostu. Juliet, jest tylko jeden sposób, żebyśmy to rozstrzygnęli. Chodź do ścieków, do tego sychwu, do szczurów. Kiło, może tak nas zarażą, umrzemy i będziemy mogli być razem. Będziemy się tam kochać! Tak, naprawdę! Chodź, idę! Romeo! Mój! Romeo! Nie! O nie! Oni się zabili! A, trucizna jest! Oni się zabili! Żyjcie razem już na zawsze! Mimo tego... To jest obrzydliwe! Ej, popłakałem się z tego, bo mi się żygać zachciało, serio! Łzami popłynęła od żyg... Przez to, że mnie Ernest tak obrzydził, ej! Ale tragedia, ej serio! Popłynęła mi jedna łza, jak mi odruch wymiotny poszedł przez Ernesta tutaj! Jak wy żeście to wygminili? Koniec tego... Nie, chłopaki, koniec tego przedstawienia, ja wam to zaliczam, przegrywam w tym momencie, idę stąd. Mamy wszystko gotowe, potem na końcu zobaczycie, o co chodzi, tylko musimy zawiązać Ernesta. Maćku, jestem gotowa! No siadaj. Co to jest? O co tu chodzi? Podejdź bliżej, bo daleko siedzisz, dziecko. Pokaż na chwilę. W 2010 roku straciliśmy dach nad głową oraz wszelkie rzeczy, które były do tego potrzebne, czyli cegły, ściany. Nawet farba odpadła. Zostało mi tylko jedno dziecko. Nazywa się... Co? Były 4 dzieci. Była 4 dzieci i tylko jedno z nich jest na moich kolanach, bo trójka została w domu, ale po prostu w innym domu, to nieważne. I wtedy, kiedy walnęło w ten dom, to wszyscy wybiegliśmy na dwór. Jedno z dzieci się potknęło i nic mu się nie stało. Ale drugie leciało za nim i jak nie się nic nie stało, to nic się nie stało. Ale trzecie biegło i wpadło pod samochód. Ale samochód nie jechał, więc nic mu się nie stało, tak samo. A czwarte jest tutaj. Ogólnie mamy problem, dlatego że ojciec tych dzieci wygląda jak jakiś straszny potwór. Ojciec, więc jak geny mogły przejść na dziecko z takim ojcem? Jest nam wstyd. Synku, co się dzieje? Dobrze, leż. Chodzi o to, że geny były tak ciężkie,
że nasze dziecko ma teraz taką twarz. I to jest jedno z czterech. A reszta jest jeszcze bardziej z... To jest najładniejsze ze wszystkich dzieci. Jezu, to poczwara. Nie wiem jak to nazwać, brzydkie strasznie. Dziecko brzydkie moje? Jezu, jaki... Moje dziecko jest brzydkie? Spójrz na ojca! Tak, Maczku. Ale wyrośnięte to dziecko. Co po tobie mam tą mordę? Plot twist, że ojciec jest... Maciek jest ojcem. Dziękujemy bardzo, ukłonimy się. Ukłonimy się jeszcze. 3, 4. Dziękujemy bardzo. Jest trochę taki... Łza raczej z cringe'u mogła polecieć, ale masz załzawione oczy, ale nie poleciała łza akurat. Kurde, no ciężko było. Ciężko było, czas na kolejny duet osób. Zaliczyłem. Maciek wygrał ze mną, czyli lądujesz w finale, stary. Teraz czas na resztę. W takim razie póki co ja mam czwarte miejsce, ty masz trzecie i zobaczymy, który z chłopaków zajmie miejsce pierwszy. Czas na wielki finał! Po lewej stronie mamy Zipka, po prawej Ernesta. Będą oni sobie pokazywać smutne filmy z internetu. W momencie, kiedy któryś z nich się popłacze w trzech rundach, no to przegrywa niestety. Wiecie, co jest smutne? Zaczynajmy. To, że mam już zepsute plecy po takim czasie. Dostaliśmy filmiki od Łukasza, od razu mówię, mają być smutne. Pomagał nam wybierać, bo nie znamy się aż tak na TikToku, więc specjalista Łukasz powiedział, że ma najsmutniejsze rzeczy i razem wybieraliśmy. Ty pierwszy czy ja pierwszy? Dobra, dawaj, ty pierwszy. Dobra. Okej, czyli tutaj się nie udało, ja też się zaśmiałem, chłopaki, ale... Patrz, Zipek. Chłopaki, macie się wzruszać, a nie śmiać! No stary, my jesteśmy zbyt rozbawieni już tym odcinkiem, bo on był zbyt epicki. Dobra, żeby teraz... dawaj, teraz ty. No. Uwaga! Wytaczam twarde dział. No, panowie, póki co macie zero kompletnie punktów. No dawaj. Bo te filmiki w internecie nie są skupne. No bo wy się śmiejecie, skupcie się. Może zostać rozstrzygnięta, ja sam się zestawiam. Dobra, wbijamy się teraz po twarzach. To się... Zdrygnąłeś się. Bardzo dobrze, panowie, stop. A wy widzowie, zostawcie 10 tysięcy łapek pod tym, bo mamy remis i nie wiem jak rozstrzygnąć. Dlatego napiszcie w komentarzu, który z nich wygrał. Po prostu, to wy decydujecie dzisiaj, który z nich wygrał. Wbijajcie na te wszystkie trzy kanały, sociale, Instagramy i tak dalej, które są nad naszymi głowami. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie drugą edycję, powtarzam, 10 tysięcy łapek. Nice! Przybierzeli doszek z fidget pasterze, grają na dzieciąteczku. Grają na... O, 61 level! Jak ja jestem dobry w tę grę! Serio! Widzowie, moim challenge'em, tak jak powtarzam wam za każdym... W ogóle co ja wam mam powiedzieć na początku? Ja wiem, że mam grać! Jak ja wam dziękuję za to, że jesteśmy na 13 miejscu, drugi dzień pod rząd w kategorii gry, w karcie na czasie oczywiście. Możecie sprawdzić, wejść, dlatego że wczorajszy odcinek był na 10 miejscu, potem na 13 i on zamienił się z dzisiejszym filmem, który opublikowałem. Znaczy, że wczorajszy, sprzedwczorajszy i tak dalej, wiecie o co chodzi. Dzisiaj gratuluję kolejny film, ten co obejrzeliście i może znowu będzie na czasie, więc napiszcie w komentarzu. Ale to jest dziwne, co się dzieje, że akurat na, w kategorii gry na przykład, ale jestem epicko zadowolony, dlatego że w ciągu doby uzyskaliśmy prawie 100 tysięcy wyświetleń na filmie. To jest wynik. To jest już wynik. To konkretny wynik. W takim razie jesteśmy w karcie i mam nadzieję, że te wyniki będą niesamowicie dobre, dlatego że dzisiaj nie skupiamy się na walkach, tylko jak powtarzam co walkę, co rundę, że skupiamy się na tym, aby zdobyć niesamowite szkło! Szkło, które będzie najważniejsze na świecie, które będzie decydowało o tym, czy w ogóle zdobędziemy legendarny item, czy w ogóle jakkolwiek będziemy szli do przodu. Ja uważam, że jest taka opcja i patrząc na te walki, jest taka opcja jak najbardziej, ale o, jaki fajny miecz, za 5 tysięcy nie biorę. My bierzemy takie, żeby mieć 62, 3 level, pamiętajcie. Jest, mamy. Teraz tak, zbierzemy drewno, coś można ulepszyć. Koszary, kwater robotników można, gildię łuczników, kuźnia i mur. Fortyfikacje to jest pierwsza rzecz, którą trzeba umocnić, to jest pewne. I tutaj,
Okej, okay. Wykorzystaliśmy wszystko, co się dało faktycznie. Kamieni najwięcej, więc musimy ulepszyć kamieniowo zdecydowanie, jeżeli się da. Da się? Za mało surowców, brakuje mi 3000 kamieni. Żeby ulepszyć kamieniowo, brakuje mi kamieni. A i dokładnie w tym momencie dostajemy legendarny item, na który czekaliśmy tak długo. Razem z wejściem levela wbijamy w karczmę i kładziemy ten item. Uwaga! Ile jeszcze, no? Widzowie, widzicie, co się właśnie stało? Okazało się, że to nie był ostatni, to był przedostatni. Jeszcze brakuje takiego małego... No nie! No więc mówię wam, widzowie, no nie, dlatego że tak być nie może. Jakim cudem? Chociaż miałem tak w głowie taki kawałek, taki... Kurde, to się nie uda, dlatego że na pewno na końcu będą dwa. I co? No i są dwa. No niestety, nic z tym nie zrobię po prostu. Ale zrobię to, że mogę bić level 63. Co jest też nie do zrobienia. 7000 monet nie daje mi to wielkiego pola do popisu w walkach, dlatego że... mając tyle, no niestety nie za dużo po prostu kupię. I nie kupię sobie wytrzymałości, siły. I wiecie, no jest to mało w Shakespeare Fidget. Więc ja po prostu dążę do tego, żeby znaleźć to szkło, ale widać, ewidentnie widać, że działa jakaś siła na to, że nie mogę zdobyć tego szkła. Bo jest ich dużo, dużo mniej. Portal do piekieł 42 tysiące. Ja pierniczę! Zrekompensowało mi to szkło całkowicie. Jak dla mnie git 42 tysiące to jest jakieś 5 walk dla mnie, więc to jest masa. Masa walk. Ja dostałem to po prostu free. A teraz, jeżeli chodzi o to, to proszę dać mi szkło. Teraz, o szkło. Nie ma szkła. W takim razie, teraz. Kurde, no jeżeli będę tak cały czas robił, no to na pewno się nie pojawi. Ale kurde, jak mi żal w ogóle, że byliśmy tak blisko. Takie levele wbijamy i nic się nie udaje. Dobra, widzowie, robię na koniec tego odcinka, na koniec hardkorową rzecz, bardzo. Będę, całe pieniądze postawię u tego typka, doktora Abawu. O kurde, doktor Abawu, zapomniałem! Chodźcie tutaj na chwilę, do doktora Abawu, już on może kręcić kołem fortuny za darmo. I po to zdobywałem te itemy. Jest! Plecak pełen, kurde. W takim razie na kolejny dzień, gdzie nam się nie udało zebrać tego szkła. To będzie jakiś legendarny dzień, kiedy to się uda zebrać. Ja jestem za nim po prostu całkowicie szczerze, nie mam pojęcia zielonego, kiedy nastąpi ten dzień. Ale z chęcią, tak jak mówię, obstawię całą pieniądze, całe pieniądze obstawiam tutaj u tego typa. Zaczynajmy. Po lewej. O kurde, ale zwalę to. Środek. Nie! 17 tysięcy! Co ja teraz zrobię? No nie! Zero kompletne! Co ja zrobiłem? O nie! O nie! O nie! Na pocieszenie zostawię ze 4 tysiące! Bo mogę! Czemu nie? Właśnie mi się grzybki prawie skończyły. Aki! Skończyły mi się grzybki. Co za pech! 5000 monet i 20 grzybków. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. No nie udał mi się hazard dzisiaj. Nie róbcie hazardu, to nie fajne. Najsej, dziękuję za oglądanie. Dzięki za kartę na czasie. Kocham was.